Witamy wszystkich. Dobra, się rozłączę, później do ciebie zadzwonię. Obejrzyj. Krótki film nagram, panowie. Sprzątaliśmy z Oli synem przed domem i ten jasny, biały był na gojemniku i po prostu olałem to. Gołębie powchodziły, teraz chodzi, zobaczcie. Siad. Pchał się do kraty. Gołębie moje powchodziły. Ja przychodzę, jego nie ma. No z 20 minut temu, może 15 minut temu zgodniłem gołębie. Poszedł welbląg, szukał miejsca. I zadzwoniłem do sąsiada. I sąsiad go ściągnął przypadkowo. Bo mówił, że wyczesywał psa. I coś tam koło niego latało i przykucnął. Ale go wypuścił. Ściągnął mu skówki. Zobaczcie, nie tam, że o coś oszukujemy. Nie chciałem go w rękę. Jest ten samiec. To jest ten samczyk. Muszę mu dać wykupne. Żeby to był mój gołąb, to bym go nawet nie chciał tego gołębia za darmo. Jest moja wina, bo się pchał do tych gołębi. Te gołębie były zamknięte. Krata była też zamknięta. Gołębie powłaziły, coś go spuszyło i poszedł. Gołąb szukał miejsca. Moje jeszcze teraz zgoniłem. Chodzą już trochę czasu. Zaraz zobaczycie. Oczywiście będzie pchał. Przytrzymam go parę dni teraz, bo on nie chce do tego dużego gojemnika wchodzić. Nie ma szans. Uparta bestia. Przechwaliłem go trochę może. Ale to moja wina, bo gołębi już nie było. Gołąb świeży. Te były zamknięte też. Krata była zamknięta. 5 razy go szukałem. Mówię, co jest? A widzieliście na filmie, że normalnie po 50 minutach usiadł gołąb, już był wymęczony. Sąsiad mówił, że wyskakiwał od niego ze stada. Chyba zgonił. W porządku się zachował. Szacunek dla sąsiada. Tak samo jak tamte by chciał wykupić, to by wykupił bez problemu, ale on ich nie chciał. Muszę mu oddać za tego gołębia. I tak to w tym sporcie wygląda. Dam pauzę, zaraz zobaczcie, że wejdzie na ten, na kratę. Jak odchodziłem, to też właził na kratę. Tu jest. Nie chcę na ten gołębnik, tu jest. Dobra, damy pauzę. Zobaczymy, gdzie on wejdzie. Jestem, panowie. U mnie gołębie już prawie wszystkie weszły do gołębnika. Jest tylko jeden, poschodziły. I zobaczcie, gdzie ten jasny się pcha. Tu się pcha, tylko tu nic nie było pod kratą. Nie otworzę kraty, bo przecież sąsiad muskówki ściągnął. Skąd wyszedł, stamtąd wchodzi. Nie mógł wejść, to się zerwał, poszedł stąd. Nie interesuje go ten duży gołębnik. Damy pauzę. Jestem. Złapałem go. Gdzie on jest teraz? Najgorsze to, że tu jest samica. Skoczył tam.
Jest tutaj. No i go stamtąd ściągnąłem. Pozdrawiamy wszystkich. Żebym był, to by nie dał dupy. Ale głębi nie było. I dał dupę. Przytrzymamy go parę dni i koniec. Pozdrawiamy. Te się tu pchają. Wypadł. Dobra, pozdrawiam.